przy wyborze brzmienia można skorzystać też z opcji layer, czyli dwugłos, inaczej zwana dual, albo też funkcji split, czyli podziału klawiatury. Te dwie opcje są tutaj dostępne po prawej stronie klawiatury. I zacznę od opcji layer, inaczej zwana dual. Jest to funkcja, która pozwala na połączenie dwóch różnych brzmień, dwóch różnych instrumentów. Czyli jeden klawisz będzie brzmiał przykładowo jako połączenie pianina i skrzypiec, albo organów i fletu, dwóch dowolnych wybranych przez nas instrumentów. I jak uruchomić taką funkcję? Początkowo wybieramy to brzmienie główne, tak jak przedstawiłam w filmie o wyborze brzmienia. Czyli wybieramy za pomocą tych przycisków pierwszy głos. Na przykład będzie to Grand Piano 3. Przyciskamy rodzinę Grand Piano, tutaj ten przycisk Grand Piano i przechodzimy do trójki. Czyli Grand Piano 3 i uruchamiamy funkcję Layer, a następnie wybieramy głos dla drugiego głosu. Domyślnie wyświetlają się skrzypce. Możemy zmienić na przykład na flet. I teraz mam połączenie pianina i fletu. Czyli tak w duecie można usłyszeć razem fortepian z fletem. Można też zmienić głośność danego drugiego głosu. Albo też w ogóle zmienić połączenie, czyli wybrać sobie inne instrumenty. Podobnie można wybierać różnorodne brzmienia dla opcji split, czyli dla opcji podziału klawiatury. Najpierw wybieramy pierwsze brzmienie, może tym razem będzie to pianino elektroniczne, czyli takie. I oznacza to dla opcji split, że połowa klawiatury będzie brzmiała jak pianino elektroniczne, a drugi głos, czyli lewa część klawiatury, będzie innym brzmieniem. I drugi głos wybieramy po naciśnięciu funkcji split. Czyli na przykład drugim głosem będą u nas organy. W ten sposób do pewnego tutaj dźwięku F część klawiatury z prawej strony brzmi jak jeden instrument, w tym momencie pianino elektryczne, a część jako organy, albo może być to każdy inny dowolny instrument.